No i siemanko moi drodzy, dzisiaj na moim stole operacyjnym mamy oto dwa takie dławiki, czy jakby to tam nazywacie, nie znam się. Jestem ciekaw, ile odzyskamy tutaj miedzi, chociaż wiem, że nie jeden z was już to rozbierał, no ale przyznam się bez bicia, nie pamiętam jaka tam waga wychodziła, 200 gram, 100 gram z takiego jednego, nie wiem, w każdym razie jest to ciężkie. I zaraz sobie to zważymy. Myślę, że kilogram może lepiej waży. Nie wiem, zobaczymy. Wrzucę zaraz do torby. Waga jest, to zważymy. I co? I tutaj te cztery szlifierką nity, czy co to jest, szczelimy. I myślę, że się nam miedziuszka pokaże. Myślę, że to będzie chyba szybka rozbiórka. Ale jak to mówią, koza myślała, to koza, no nie powiem co. Dobra, waga podpięta. Cyk, cyk, powiedział budzik do zegarka. Dźwigamy do góry. No i moi drodzy, mówiłem kilogram, może więcej, coś tego, a tu proszę prawie 1,5 kilograma. No to może za 400 gram miedzi będzie, może 200, zobaczymy, na. O, jeszcze świętami żyje, przecież się już dawno skończyły, teraz będą święta wielkanocne, wesołego jajka. Także moi drodzy, ja się przygotuję, założę okulary. Od ostrego. Włożę sobie jedną rękawicę dla BHP i wyciągniemy pod ławiczku, nakryj się stoliczku. Tak, dzisiaj jest rymowanka. Dobra, to zobaczymy, co z tego będzie. Muszę wam powiedzieć, że szybko poszło. Tylko jak teraz z tym pójdzie? No to trzeba chyba przecinaczka. Chyba przecinaczka. Kurczę. O kurczę, coś jeszcze trzyma? Coś puściło. Albo mi się tylko zdaje. Coś poszło. Dobra, ja się odezwę, jak już będzie gotowe. Nie uwierzycie.
Czy wy to widzicie? No aluminium. No niech ich. No ja nie mogę. Aluminium. No by się wstydzili. A ja myślę, że będzie fajna miedziuszka. No wiecie co? Można się nadziać. To jak osadnik z odzysku kupuje takie dławiki, no to może się naciąć. Może się naciąć. Zobaczymy rok produkcji w ogóle, czy tu jest na tym. Kurczę, nie ma. Ja cię kręcę. No nie spodziewałem się tego. No ale wiecie, to jest aluminium i no pasuje to rozebrać. Aluminium to aluminium, zawsze droższe niż cena samego złomu. Także jak tylko się da i widzę, że to fajnie wychodzi, to czemu nie odzyskać, nie? Gorzej jak jest coś bardzo zalane i już naprawdę by to dużo pracy kosztowało albo byłoby niemożliwe do rozebrania, to można odpuścić, ale jak się da rozebrać, no to czemu nie odzyskać tego aluminium? No szkoda, że nie miedziuszka, ale to chyba celowo zrobione, bo to wiecie, jak jest łatwo, no to jest Chińczyk. Jak jest trudno, to jest miedziucha. Taka teoria spiskowa. Dobra, ja się odezwę, jak to wydłubę. A można jeszcze tak, można jeszcze tak. To dopiero fajnie schodzi. No i ja już jestem. Po demontażu to jest tak lekkie, że tego nawet waga chyba nie złapie. Mówię wam. No ale zobaczymy. Dobra, to łapiemy tą pisankę. Oczywiście musiało się przewrócić. O! No nic, muszę włączyć jeszcze raz. Bo się przecież musiało przewrócić. Wiecznie coś musi być z tym ważeniem. No nie wiem, czy dobrze waży. Teraz zaś przeskoczyło. No. 95 gram. A było 1,4 kg. I ja mogliby dać chociaż 300 gram. No nic, ale grosz do grosza będzie kokosza. Także moi drodzy, no chyba ten złom będzie więcej ważył od tego, ale nieważne. Ważne, że jest prawie 100 gram aluminium. Także trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.